Siema, co jest grane? Kolejna odsłona gry Stacklands. Od razu wracamy do gry. Przyjrzyjmy się, na czym to skończyliśmy. Okej, jesteśmy na wyspie. Udało nam się znacznie rozwinąć gospodarkę. Zarówno produkcję surowców, jak i jedzenia. Mam teraz zapas farm. Zwierzaczki pochowane z zagród. Produkcja żelaza. Drewna, kamienia, wszystko załatwione. Mam tu jeszcze kilka farm. Obecnie produkujemy limonki, które nie są najwydajniejsze, jeśli chodzi o wartość odżywczą. Absolutnie. Jednakże wystarcza, tak? Plan jest taki, żeby po pierwsze ogarnąć produkcję szkła. I dwa, wrócić na kontynent i przywieźć ze sobą na przykład jedzenie, które będzie więcej nam dawać, typu marchewki. Na kontynencie mamy masę marchewek. No to, że to dobry pomysł. Ponieważ mamy dosyć dużo surowców, jeden pomysł był taki. Na czym to ja skończyłem? Próbuję robić dużo rzeczy naraz i zapomniałem, co miałem powiedzieć. Aha, żeby przestać produkować na przykład kamienie, zamiast tego skupić się na eksploracji. Tak. Mam tutaj jeszcze dużo do odkrycia. Najpierw jednak ogarnijmy temat powrotu na kontynent. Ok, mam tu jeszcze parę rzeczy do zbudowania. Kolejna farma. Mamy jedzenia nawet nadmiar. Więc co tylko jest gotowe do gara, co chcemy hodować, to hodujemy. Tutaj trzeba trochę uważać. Rzecz, która by nie zaszkodziła też. To jest, kurde, Skrzynie na materiały. Dwie deski, sztabka żelaza, krzemień. Okay, krzemienia mamy dużo, względnie dużo. Po dwie cegły. Tak, po dwie cegły. Po dwie deski, jakie cegły. Gdzie się skrzynię robić z cegieł? Okej. Nie. I po sztabce żelaza. Dobra. Piaskownia. Potrzebuję piasek, żeby produkować szkło. Więc wysłałem tutaj górnika. Jeszcze jedna piaskownia nie zaszkodzi. Piasek, krzemień, drewno.
Okej, czyli dosyć proste. Dosyć proste, ale tu jest dużo drewna. Okej, mamy jedną skrzynię na złoto, drugą na żelazo. Tu jeszcze jakieś sztabki złota się znalazły. Jak tam nasze farmy? No, trzeba rozdysponować te surowce. Więc limonki, gdzie się da. Piracka łódź. Za 6 monet zostawiam cię w spokoju. Oj, teraz tyle nawet nie mamy. Ale jak przyjdą z nami walczyć, to sobie poradzimy. Więc nie ma problemu. Okej, limonki. Do farm. Z piaskownią. Wieśniak, piasek, drewno, krzemień. Okej, tych piratów jest tutaj w ciul. Na szczęście mamy pauzę, więc pozamieniajmy ekwipunek na taki bardziej bojowy. Brakuje nam pancerzy. Jak to się stało? Jak to się stało? No wszystkich trzeba będzie wysłać. Więc zamieniamy kościana włócznia. Tu dostajesz magiczny tom i jest kusza jeszcze. No dobra, może być. Tylko małpa zostaje. Kurde. Jeden zginął. Cholera. Może to jest dobry moment, żeby teraz się wybrać na kontynent? Dobra, niech będzie. Niech będzie. Więc weźmy ze sobą piasek, bo na kontynencie produkcja szkła się przyda. A piasek jest potrzebny do piaskowni. Gdzie jest ta łódź? To 3 sekundy odpływa. Trzeba napakować, co się da. To co? Puste butelki, piasek.
Może parę z tych słabszych przedmiotów? Nie, nie mogę. To nie zmieści się więcej? Może jeszcze jakieś jedzenie, którego nie mam na kontynencie? Cukier trzcinowy? Trudne słowo. No dobra, na razie wystarczy. Więc odpływamy. Teraz przeczekajmy trochę czasu tutaj. I to są rzeczy, które przywiozą ze sobą. To są nowe materiały z innych światów. Piaskownia. To może od razu skonstruujemy. Piaskownia. Piasek, krzemień, drewno. Aha. Puste butelki. Weźmiemy ze sobą. Kilku wieśniaków więcej. I kilof też. Zamiast włóczni. To wszystko jest już nieważne. Okej, poczekajmy jeszcze na koniec sezonu. Sadzenia. Trzeba uważać, żeby nie dać dwóch marchewek. To wszystko nie działa. No i co? Resztę marchewek zabieramy. Coś chcemy jeszcze zabrać? Chyba nie. Aczkolwiek nie pamiętam. Dobra. Jeszcze może parę marchewek się zmieści. Tak? To tyle. Let's go.
Okej, okay, powróciliśmy z zapasem marchewek i kilkoma nowymi pracownikami. Aczkolwiek mówiłem, że możemy zacząć eksplorować, tak? Moment, ja miałem tyle monet, tylko dam je do skrzyni. Dlaczego ja to przeoczyłem? Jest to będą nowi przeciwnicy. Do dzieła. Laska strachu, bardzo straszna. Ciekawe. Tego jeszcze nie było. Taki bardzo wartościowy przedmiot. Okej, tu mam te robotnicze. Cztery nieodkryte karty. Cukier trzcinowy, góra, komar, mewa, piaskowiec, stara wioska. Okay, czy jest eksploracja, może być żelazo, złoto. Spoko. Łódź gdzieś tutaj. Farma. Dobra, no to sadzimy marchewki. I to powinno znacznie powiększyć nasze zasoby jedzenia w krótkim czasie. Trochę tu jest jednak bajzel. Wciąż. Akwarium. W akwarium możemy trzymać ryby, tak żeby nie skakały po całej planszy. Aczkolwiek jest to bardziej porządkowe niż wartościowe, nie? Bo ryby i tak służą, znaczy no, są po to, żeby je tutaj zabijać w tym trybie gry. Surowa ryba. Oczywiście. Dobra. To co? W piaskowni ktoś musi pracować cały czas. Przynajmniej na razie. I tutaj ty będziesz robił. Jak to się nazywa? No. Składy. Składy. To co? Weźmy jeszcze kilka paczek zaawansowany archipelag. A reszta? Odkrycie z enklawy. Skończyło się złoto.
Skończyło się złoto. To może pora sprzedawać te wszystkie materiały, które żeśmy uzbierali przez ten czas. Czy złoto? No. Nie złoto, tylko... Wiadomo. Muszle. Dobra. Nasza farma marchwi się powoli rozkręca. Jak była ta ostatnia piaskownia? Piaskownia... Piasek, krzemień, drewno. Ponieważ krzemienia też... Krzemienia nie ma. Ponieważ krzemienia nie ma, trzeba kogoś wysłać jednak do pracy. No nic, skoro nie mamy kasy, to i tak nie możemy eksplorować. O, znaczy a propos eksploracji. Górę możemy eksplorować. Może zamienimy kogoś w odkrywce, żeby było szybciej. Mapa. Reszta, no, zajmie się tym, co tutaj powypadało. Jeszcze dwie farmy można zrobić. I całą resztę to raczej będziemy sprzedawać. Okej, piasku jest już trochę. A krzemienia dalej nie ma. Dobrze, to widzę. Się narobiło. Z piasku teraz w ciul. Znalazł się krzemień. Piasek, drewno, krzemień. Wieśniak.
Dobra. Teraz nie potrzeba kamienia. Ale drewno się przyda. Bo bez drewna nie można tworzyć szkła. Jaskinia. Piraci chronią w nich swoje mapy skarbów. Okej. Okay. To jest coś, co trzeba z pewnością odkryć na tej wyspie. Gdzie jest Gar? To co, ktoś jeszcze chce zostać odkrywcą? Może ten gość? Się tutaj narobiło. Z ziemi z kompostownika możemy zrobić farmy. Potrzeba jeszcze do tego deski. Deska, deska, deska. Eksplorujcie dalej. Kto się nudzi, niech sobie kopie. Przydałaby się jeszcze może hodowla bawełny. Będzie potrzebna do zrobienia żagli. Ma za dużo kart? Ha. Dobrze wiedzieć. Gdzie jest drugi wytapiacz? Może ja pozbędę się paru zwierzaczków. Bo kupy nie są do niczego potrzebne. Kurna, trzeba pilnować, żeby to jedzenie, które się psuje, wpadało od razu do Gara w miarę możliwości. Kto tu się tutaj bije? To wszystko do Gara. Farma, farma, farma.
Sprawdzaj karty 8. No dobra. No to od razu lepiej z monetami. W takim razie możemy kupować nowe paczki. Odkryjemy wszystko. No jeszcze parę takich. No i skończyła się kasa. Dżungla. Kolejne nowe miejsce do eksploracji. Kurna. O, więc co tu jeszcze trzeba zrobić? Szkoda, że nie można postartować sobie budowli według tych najnowszych. Latarnia morska. Zwiększa wielkość planszy poza limit składu. Do tego trzeba było ognisko. Dwa cegła szkło ognisko. Dwa cegła, szkło, ognisko. Ponadto mamy... kopalnię złota. Tygrys. Takiego chyba jeszcze nie było. Latarnia morska. No trochę zwiększyła to nasze pole. Piraci. Ile chcecie kasy? 6 monet. Spadajcie. No, z tych małp trzeba się pozbyć wszystkich. Niepotrzebny zawrót głowy z zarządzaniem tym.
Przy okazji mogę wysłać do pułapki na ryby surowe mięso, zobaczymy jak wygląda rekin. Jeszcze jedna małpa. Dobra, dobra, może wystarczy już tego. Okej, okay, szkła mamy dużo. Możemy zrobić ze szkła szklarnię. Szkło jest potrzebne także do budowy katedry. Ale katedrę mamy zrobić na kontynencie, prawda? Zbuduj katedrę na kontynencie. To jest jedno z tych głównych zadań. To do czego jeszcze było szkło? Butelki. Destylarnia. Butelki. Może do jakichś magicznych przedmiotów? Nie widzę. Nic takiego. To może przegiąłem z tym szkłem. Może przegiąłem. Tak czy siak przydadzą nam się te. Gdzie jest drugi wytapiacz? Przydadzą nam się skrzynie. Skrzynia. Aha. Te starze, że tutaj trzeba mieć krzemień. A dwie skrzynie możemy tutaj zrobić. Ktoś nie ma czapki. Skąd się wziął Bobas? Bobas był w dżungli? Ha! Co to za jaja? No dobra, to szkło wrzucamy tutaj. I deski tutaj. I mamy tutaj w miarę porządek. Powiedzmy. Się 5 kart za dużo. I tak chciałem coś sprzedać. Więc nie ma problemu. Szukałem za dużo. Okej. Możliwe, że ciągle czegoś jest za dużo.
to trzeba po prostu zrobić więcej składów i tyle. Kapelusz pirata, w sam raz na bal przebierańców. Okej, tego wcześniej nie było. Ahoj. Rekin. A rekin jest agresywny. No. Czego ja się spodziewałem? Czego ja się spodziewałem? I co zostało po rekinie? Trzy surowe ryby? Dobrze widzę. Wciąż jest tego tutaj wszystkiego za dużo. Doszliśmy mniej więcej do podobnego punktu, co w naszej głównej lokacji. No z tą różnicą, że nie mamy jakoś bardzo dużo pieniędzy. Dobra. Krzemień gdzieś jest? Nie ma. Nie ma. Mapa skarbów wskazuje miejsce. Wieśniak musi przeszukać. Trzeba koniecznie mieć klej z takiej ilości kart na planszy.
Rakin! O, gdzie jest Gar? Tu jest. Znajdź skarb. Święta skrzynia. Do otwarcia potrzebny jest święty klucz. Tu mam zwykłą skrzynię ze skarbem. Jajko i grzyb. Teraz 38 kart za dużo. Oj. Czemu nie zrobiłem więcej składów? Święty klucz. Wytapiacz, sztabka złota, szkło. To bardzo proste, w sensie bardzo proste. W tym punkcie, w którym jesteśmy, mamy wszystko. Trzy szkła, trzy sztabki złota i wytapiacz. Wytapiacz jest gdzieś tu. Proszę. Jaskinia 25 zł. Muszli. Kurde, radzicie wy sobie tutaj? Dobra, wystarczy tego zbierania. Oop.
te małpy, skąd one się wzięły? Znowu zapomniałem zrobić więcej tych. Składów. To jest bardzo proste, tak? Potrzebuję tylko trochę kamienia. Skąd one się biorą? A, no tak, z eksploracji. Tych nowych obszarów. Dziwny, nic dziwnego, że można przecież w dżungli znaleźć małpę, nie? No i co, mam tu gdzieś kamień? Czemu się sam bijesz? Czy znalazłem krzemień w końcu? No trochę tu jest. No potrzebowało jeszcze jedno ognisko.
Żeby zrobić drugi gar z potrawką. A tam mój klucz? Jest tu święty klucz. O kurwa. Dobra, nie tego się spodziewałem. Nie spodziewałem się bitwy. Nie możesz zwiać. Cholera. Te macki dosyć kurde mocne. Artefakt z wysp. Zanieś go do katedry. Okej. To wygląda na to, że to raczej wszystko, co mieliśmy zrobić na tej wyspie. Teraz będziemy musieli wrócić na kontynent, zbudować katedrę i wstawić tam ten artefakt. Pewnie obudzi to jakiegoś wielkiego demona z głębi mórz. O, to jeszcze nie koniec. To kraken. Kurwa. Jakaś lepsza broń. Zdrowie 250, 20% szans na oszołomienie. I dalej nie mogę doczytać. Jeszcze kurna piraci. Co to miało być? Ja nie zapłacę, bo nie dam rady walczyć ze wszystkimi naraz. Dobranoc. Nie! Kurde! Oj, ten kraken jest mocny. Cholera jasna. Topór z kła krakena. Tak coś zdobyliśmy. No, wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Dobrze, dobrze. To nie jest do końca wszystko. Jeszcze jedno zadanie mam do wykonania na wyspach, złóż butelkę rumu. I nie zaszkodzi też może zrobić lepszego statku, żeby zabrać je ze wszystkimi naraz. Czyli będziemy musieli otworzyć te poprzednie paczki, żeby zdobyć te bawełny. No i co?
wracam na kontynent i zajmiemy się budowlą katedry. Ale to już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj wystarczy. Dziękuję za uwagę. Kontynuacja w kolejnym wideo. Na razie.